13-minutowy gameplay Assassin's Creed Shadows. No powiem tak, jak ja to ostatnio widziałem na chyba Xboxie, tak? No wyglądało to tragicznie, guys. Mega źle to wyglądało. Ponoć ten gameplay już wygląda nieco lepiej, ale no wcześniej mi się to nie podobało. Wygląda jakby chodziło w 40 klatkach. Dzięki Alex za suba. Dobra, natura wygląda spoko. Animacje, sam koń. Nie wygląda to jakoś mega bajecznie. Powiedziałbym nawet, że to mocno rwie. I teraz pytanie, że to jest kwestia jakichś ustawień graficznych, wideo na YouTubie, czy to jest kwestia po prostu tego, że ten gameplay jest źle, że te animacje są źle zrobione. No śmierdzi to 30 klatkami, nie? Na pewno bliżej do 30 klatek niż do 60 w tym momencie. Natura, odbicia światła, jakiś tutaj od deszczu, nie wygląda to źle. Ogólnie nie wygląda to źle, interfejs też wydaje się dość minimalistyczny, przynajmniej na razie, jak sobie gdzieś tutaj przez miasto zasuwasz. Jedyne co widzisz to kompas tutaj czasami, jakieś nazwy lokacji, spoko. Porusza się dość drewnianie. Jasne, że on jest takim kolosem, nie? Który raczej nie będzie miał jakiegoś mega zwinnego movementu, ale still mam wrażenie, że jego animacje nie są dobre. A ta animacja konia no nie była git. Nie, no nie, po prostu nie. No dobra, czy czuć klimat w tym miejscu? Klimacik czuć, ale... Okej, dobra, faktycznie wieśniaki reagują. Na uzbrojenie, prawdopodobnie również na kolor skóry, no bo to kulturowo było jakieś dla nich zaskoczenie. To jest plus, bo wiecie, już pomijając wszystko, nie? Gdyby ci wieśniacy po prostu traktowali go dosłownie tak, jakby nie widzieli żadnej różnicy, to by było nieadekwatne historycznie. Jakby oni na pewno, patrząc gdzieś tam wstecz, byli mega zdziwieni, że są ludzie inni od nich. Wiecie, o co biega. Jest to na swój sposób rasistowskie, jest to może dziwne, ale tak było. Oddanie tego w grze moim zdaniem po prostu powoduje, że ten świat jest trochę bardziej wiarygodny. Nie, mi się bardzo nie podoba to, jak czasami jemu animację urywa jakby. Jakby gdzieś brakowało kilku klatek uzupełniających dwie animacje, które się dzieją. Nie wiem, jak to opisać, nie jestem specem od tego, ale rozumiecie, o co mi chodzi? Że w pewnych momentach gdzieś się dzieje takie załamanie. No nie, no przecież to... Nawet wchodzenie w interakcję z tymi... Nawet wchodzenie w interakcję z tym psem wyglądało turbo drewnianie i tandetnie. Blending, o, no w sumie to jest dobra nazwa. Dzięki, Yoki, za piątkę. Ja rasistą nie jestem, bo wszystkich ludzi nienawidzę po równo ok. A, no widzisz, można i tak. Right behind you, little one. Nie no, ale jeżeli chodzi o jakieś odbicia światła, to nie ma tragedii. Powiedziałbym, że jest nawet nieźle, jak patrzę sobie na jakieś te kałuże czy coś. No te twarze są... Nie, dobra, no to... Te modele, to jak ona się schyliła, to wygląda jak 10 lat temu animacja, no. Nawet 14, 2010 rok, PlayStation 3. To jest coś takiego. A samurai. One that does not... Jej twarz nie oddaje żadnych emocji. Jezu, ale wiecie co? Tak sobie pomyślałem, że kurde, ona jest jakąś poboczną postacią może. Ale jak sobie teraz pomyślisz, że Jaskę też ma słabo zanimowaną twarz, jak tak mu się przyjrzysz, no to kurde, lipa. Jakoś nie widać żadnej mimiki. Bardzo słabo to wygląda. Czy
Na pewno postawili na jakąś filmowość w tym wszystkim. I spoko, dużo gier teraz stawia na takie wrażenie, wiecie, żeby jak już masz tego questa czy coś, żebyś mógł się rozsiąść w fotelu i go przesłuchać, żeby go przeanalizować sobie tak bardziej w sposób kinowy, teatralny. Okej, aczkolwiek jeżeli robisz coś takiego, to wizualnie to musi być moim zdaniem i estetycznie przyjemne dla oka. Czy animacje tych bohaterów oraz ich mimika twarzy sprawia, że chce się ich oglądać? Nie do końca. For this life. If not the next. No po prostu nie do końca. Jeśli chodzi o takie nieruchome tekstury otoczenia, to nie wyglądają one źle moim zdaniem. Czy jakieś kamienie, czy budynki, czy natura otaczająca jest okej. Okay. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Tak na pierwszy rzut oka mówię, jako osoba, która nie grała, ale ze wszystkich wideo mam wrażenie, że Ghost of Tsushima wyglądała lepiej w tych trailerach, na przykład na PC, co ostatnio widzieliśmy. To ktoś tutaj pisał też na czacie zresztą. Wydaje mi się, że autentycznie Ghost of Tsushima robiła większe wrażenie, mimo że jest 4-letnią grą już w tym momencie. A może nawet ponad. Nie pamiętam. Jestem ciekawy, jak walka wygląda. Okej, no miasto żyje. Nie wygląda to jakoś mega sztucznie, powiem szczerze, jak się na to z daleka patrzy. O Jezu, ty, co tu się stało? Widzicie, co się dzieje z tą babką i... O Jezu. O kur... Tutaj raz, zanim się obróci. Zauważcie to. Tutaj. O, przeskoczyła totalnie i teraz tu. Jezus Maria. Wiesz, to nie jest nic strasznego, jeżeli gdzieś w totalnej oddali, kilka kilometrów później NPC snapują, czy gdzieś, bo tego nie widać, tego nie czuć. Oni mają budować jakąś atmosferę otoczenia, jakieś tło, oni mogą być nawet nieruchomi. Ale jeżeli w zasięgu twojego wzroku postaci po prostu gdzieś zaraz face to face ktoś ci się telepie, jakby był marionetką z Lies of P, to coś tu nie gra. Such beauty, shadowed by suffering. No po prostu coś tu nie gra. What is happening here? Problem, jaki mam z tym, fajnie, że jakby reagują na niego, ale widać, że to jest 3-4 reakcje, które są zapętlone na nich wszystkich. Jakby spoko, ale widać po prostu jakby taką sztuczność w tym, że nałożyli, dobra, ten i ten będzie robił to, ten i ten będzie robił to, nie wiem. Cześć, o co mi chodzi? Dziwnie bardzo przeszło do... Miało być pewnie płynne przejście do filmowości, w ogóle im to nie wyszło, totalnie urwało, patrzcie to. Tragedia. Fujioka Jiro. No dobra, będzie walka, no. Pokaż to. Okej, czyli on ma tą pałę, on nie jest takim typowym asasynem, tylko bardziej rzeźnikiem, wojownikiem. To wygląda tragicznie. To wygląda nienaturalnie, to wygląda drewnianie, to skąd się wzięła... Ja nie wiem, skąd się bierze ta krew i ta brutalność tryskająca z przeciwni... Nie, no nie. Ja nawet zobaczcie na te partiklesy krwi, które w tym momencie zatrzymałem. Jezus Maria. Stary, to jest ketchup. I patrz, cała broń zakrwawiona, jego ciuchy nic. Tutaj coś może lekko. Co się dzieje? Owoce nic w ogóle, owoce są z kamienia, te owoce są w nim. Owoce powinny się tak, jeżeli byśmy chcieli naprawdę zrobić wrażenie animacyjne, to one powinny się rozgnieść, on powinien być w nich uwalony cały, jeżeli on go tutaj rzucił. Czajcie, o co chodzi? Nie wiem, czy gry są na takim poziomie, żeby aż tak wchodzić w interakcję z otoczeniem. Wydaje mi się, że są, ale jeżeli chcesz zrobić dobry pokaz, to już nie dawaj tych owoców tutaj, bo w tym momencie widzę, jak tekstury na siebie wchodzą. On się wtapia w ziemię po części. Patrzcie w ogóle na te płatki, że on jest pod nimi, pod teksturami tych płatków nałożonych, bo one mają tutaj teksturę transparentną, te wszystkie cherry blossomy, które tutaj leżą. I on leżąc na dole się wbił teksturą pod to. Także wygląda to tragicznie, tandetnie, sztucznie i źle. Już pominę sam fakt animacji głównego bohatera, który...
no po prostu snapują. To parowanie i tak jest chyba najmniej beznadziejną rzeczą w tym wszystkim, co zobaczyłem na razie, ale niemal żadnego takiego... Sound design jest bardzo ważny w takich wypadkach, wiecie? Porównajcie sobie, jak to w przypadku Sekiro wygląda na przykład, nie? Że to tak brzęczy, takie daje ci wrażenie, taki jest response, nie tylko jakby feelingowy, jeżeli chodzi o jakąś tam moc animacji, siłę, prędkość, żeby czuć ciężkość ciosów, ale chodzi też o sound design, który się z tym zlewa, co nie? Jak na przykład pomyślisz sobie o Dark Soulsach i o tym, że gdy zestagerujesz przeciwnika, to jest taki soczysty dźwięk, nie? Który sygnalizuje ci bardzo dobrze, że zrobiłeś coś potężnego przeciwnikowi, że jest ogłuszony. Patrz, co tu się dzieje. Patrz, jak on w ogóle ta broń mu się tepa między lewą a prawą stroną. To nie jest tak, że on jest taki szybki, on po prostu nie ma animacji na to. Wygląda mega źle. A tutaj baseball. No i fajnie, odwalił mu głowę. Super, że w Assassinie jest brutalność, ale jeżeli tryskacie ketchupem, to ta brutalność jest śmieszna, a nie ciekawa. Co, on go sparował barkiem? Tak to wyglądało. Nie, to parowanie jest tragiczne jednak, sorry. To już bardziej czuć wagę ciosów przy ciosach, to, ale w ogóle nie czuć, jakbyś coś odbijał. Wy to widzicie? Tylko gdyby nie dali ci iskier i tego takiego dziwnego brzdęku, to nie miałbyś w ogóle pojęcia, że coś sparowałeś. Patrz na drugiego typa, co on robi, jak się bije. Czekaj. Aha, przecież oni się powinni brać trzech na jednego. To jakieś demo early access? Znaczy, no masz tu napisane, zasłaniam work in progress, tak? Ale... no umówmy się, to nie jest tak, że oni nagle tę grę zmienią, naprawią i wywrócą do góry nogami. No nie, to po prostu wygląda... I ten deszcz ketchupu, no widzi... Spójrzcie na deszcz ketchupu po rozwaleniu głowy. O Jezus. Jezus Mario. O kurwa, i one są idealnie równe, te wszystkie partikle. Ctrl-C, Ctrl-V, idealnie równe one są. Tu nie ma w ogóle jakiegokolwiek realizmu, naturalności. To wygląda jak asset po prostu przekopiowany, tak totalnie po chamsku. Jezus Maria, gościa w ogóle to nie rusza praktycznie, że on dostaje gigabuławą po Hełm mu spadł, to jest fajne, stracił armor, wypadł mu hełm, no dobra, to jest całkiem niezłe, no. Ale co z tego, jeżeli jego głowa zlewa się z teksturą pomarańczki, no. Wiecie jak to wygląda? Jak Shadow Fight na telefon, no kurde, nie jest dobrze. Okej, jakiś Kurosawa się nagle nam odpala. Patrz, czarno-biały filtr w pewnych momentach, jakiegoś ulta odpalił. Jezus, nie! Nie, nie, nie! I to ostatnie tchnienie jeszcze tego ciała, które nie wiedziało, jak się ułożyć na teksturach. Zobacz to, tutaj. O Jezu! Ragdolek, i to taki nie najlepszy, no nie najlepszy. I ta gra w najlepszej wersji kosztuje prawie 600 zł, tak? Oho! Bosik! Wydaje mi się, że dałbym radę z moim doświadczeniem pracowaniu w HTML zrobić lepszą animację walki. Śmiało! Tylko widzisz, oni pewnie też potrafią, ale po co, jak można sprzedać główienko opakowane w ładne sreberko? Na pewno to wyglądało lepiej niż maczuga, ale czy wyglądało dobrze? Nie. Jezu, nie, nie, nie! Nie! Ej, animacje! Ty, w ogóle perspektywa... Ja nie chcę nic mówić, nie? Ale filmowość filmowością, ale sterowanie z tej perspektywy będzie tragiczne. To zaczyna przypominać Mortal Kombat po prostu. Widzicie, co się dzieje z płytami zbroi pana kolegi? Jak sobie tutaj wchodzą jedne w drugie? O! I am justice.
U przeciwnika materiał? Pokaż co. No. You think you are for the people? I am just. Nie, jestem zażenowany. No te Star Warsy wyglądają dużo lepiej, powiem wam. Dużo lepiej. O, jakie drewno! Jezu, pa, co on tu robi? Pa, jak gorwie. I przesuwanie się stopami, takie kurde. To nie jest coś, co zrobił gracz. To nie jest input, który poleciał. To po prostu model postaci nie wie, co się dzieje. Ten execute wyglądał nawet spoko. Okej, oddam im to. Jezu. Świetna krew. Przyjrzyjmy się, bo taka ładna, że aż chcę zobaczyć jeszcze raz. Mhm. I was going to handle this. Too slow. What did you find? This samurai has been stealing from the villagers. He has been starving the people here for some time. So now we know who he worked for. A daimyo, Fukuchiyama Kazu. We should go. Not before we send our allies to look for him. He'll be difficult to find. Okay, fajna mapa. Spoko to wygląda. The daimyo. He's there. Czemu mam wrażenie, że do jej modelu przyłożyli się trzy razy bardziej niż do Jaskę? Jeżeli chodzi o tekstury. Może dlatego, że mam mniej szczegółów po prostu i warstw. I było łatwiej to zrobić. O! Czekaj, czy każda misja ma opcję grania na dwa sposoby? To jest całkiem fajny zabieg. Nie każda, ale jest wybór. Okej, czyli częściowo masz wybór. Tylko pytanie, czy nie lepiej stworzyć jedną dobrą grę zamiast dwóch miernych, prawda? To jest pytanie, które należałoby sobie zadać. To jest trochę jak z Lordsami. Stworzyli ten Umbral i jeden i drugi świat był średni, a wystarczyło zrobić jeden dobry. No dobra, teraz będzie walka na OE, tak? To będzie ta taka sztandarowa asasynowa. No zerknijmy na to. Chociaż mam obawy po tym, co zobaczyłem. Jaskę walka wyglądała tragicznie. Okej. Jakiś skanik, no spoko. Grappling hook. To wygląda dużo lepiej. O Jezus! Widzieliście, co się stało? Patrzcie, jak ją przeniosło. Nie, no tutaj jest straszny problem z animacjami, modelami. Straszny problem jest. Bardzo niska jest dbałość o szczegóły w tej grze i to jest problem. Oni po prostu mieli jakiś pomysł, ale jest kompletnie niedoszlifowany. Ja rozumiem, że ta gra jeszcze nie wyszła, ale no nie wiem, czy oni to wszystko będą szlifować w ciągu 4 miesięcy. Nie wydaje mi się. To, że oni jako jeden z większych feature'ów mówią, że czołganie jest niesamowicie fajne, bo dodali, to mnie to bawi. Ja nie grałem nigdy w Assassina, myślałem, że czołganie tam jest od pierwszej części gry. Mechanika rozwalania światła, spoko, dupy nie urywa, wiadomo, ale realizmu dodaje na pewno, spoko. Ciekawy ten deszcz, kurde. Skąd ten deszcz krwi się wziął? Powiedz mi, jakim cudem? Nie, to jest bardzo duży. Stętnicy szyjnej, gówno. Stętnicy szyjnej, ketchup nie leci. W równych partiklach. Nie, animacje wyglądają po prostu na niedopracowane, ale i tak wygląda to dużo lepiej niż walka Jaskę. Jeszcze. O, snapping z krawędziami śmiesznie tutaj zadziałał, patrzcie to. Ale ją wycofało.
To są szczegóły, do których ja się przyczepiam, jasne, ale patrzcie, że jeżeli przy każdej animacji, którą będziecie wykonywać, będzie się działo coś drewnianego, będzie się działo coś rwącego, to będziecie to irytowało z czasem coraz bardziej i bardziej. Rozumiecie, o co chodzi? A grave, huh? Ale jeżeli chodzi o otoczenie stricte, to nie mogę się przyczepić do otoczenia. Nie wygląda to jakoś mega tragicznie moim zdaniem. Po prostu same postacie i sposób ich wykonania jest tragiczny w tym świecie, ale sam świat wygląda okej. Dzięki Shadow za Prime'a. Średnio? Znaczy... To nie jest tak, że ta gra wygląda w jakimkolwiek aspekcie bardzo dobrze. Ona wygląda w niektórych aspektach okej, znośnie, a w niektórych aspektach tragicznie. Co to się dzieje? I teraz pytanie, czy ten obraz tak wygląda, czy on jest rozpikselizowany, bo ja już nie wiem. Oni mają bardzo duży problem z tym, żeby połączyć filmowe animacje wykonywane przez komputer z tym, co ty wykonujesz jako gracz i z przejściem do gameplayu. Bardzo duży mają z tym problem. Chcą to robić, bo to, jeżeli to dobrze jest zrobione, to wygląda super, że to tak transition co chwilę wchodzi. Ale to tutaj nie wychodzi i to tylko irytuje, jak patrzysz na to. No ta laska w ogóle nie reagowała mimiką twarzy na to, że ją ktoś dusi. Normalna sprawa w Asasynie z tego, co widzę. W ogóle o mimikę twarzy tu nie zadbali. Co tu się stało? Poczekaj. Bardzo ciekawą rzecz chyba zauważyłem. K***a mać. Ja w to nie wierzę. O co ho nie widzę? Bo tu ziomek stoi. Tylko w pewnym momencie nie stoi, bo cień jest zepsuty. No. Jak ona zrobiła kataną taką dziurę? Co? He's coming. I need to hide. Nie! 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 Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Ten NPC to jest 2005 rok! Co jest grane? Dlaczego się rusza? Pow Ubisoft laska nie reaguje, ponieważ przyzwyczajona już jest, gdyż lubi BDSM. BDSM to chyba muszą lubić wszyscy fani Ubisoftu. Takie dymanie ostre to jest, że Jezus. A jakoś się obraca źle. Nie, no. Panie, to jest tragedia. Lord Hayashi. Na haju to byli ci Turcy. Ładny user interface. Nie wiem, staram się powiedzieć cokolwiek, nie? Żeby być obiektywnym. No ładny user interface, no. Ale co z tego? No co on tak stał? Okej. Nie, ja mówię, dla mnie gra, która kosztuje ponad 300, to powinna mi pałę owalić jeszcze, naprawdę, bo to jest absurdalnie duża kwota moim zdaniem. A ta gra pewnie będzie na 20 godzin maksymalnie i wygląda źle. Czołganie pod wodą, wow. Jest to spoko, no ale ty widzisz, co się dzieje z jej płaszczem? Widzicie, co się dzieje z jej płaszczem pod k***a wodą? Nie, mnie p***oli zaraz. Zobaczcie, co się dzieje z jej płaszczem pod wodą.
Jezu, jak to źle tutaj wyglądało. Wiatr w wodzie? Bo to pewnie zostało zrobione w ten sposób, jakbym miał strzelać. Nie znam się na game devie, ale jakbym miał strzelać, to jest tekstura tafli wody, a pod spodem jest normalnie świat. I pewnie funkcjonuje w tam fizyka w ten sam sposób jak u góry. No tragedia. Aha! I zniknęły, tak? I zniknęły bambusy. I oni nie wiedzą, co się dzieje, bo tekstury na nich upadły. Nie, dobra. Stary, ta gra wygląda jakby jak fanowska produkcja jakaś za 8 dych na Steamie. Ta gra kosztuje 80 zł, to ją kupisz. Jeżeli kosztuje więcej, to się nie opłaca. Co to w ogóle jest? Kadrowanie kamery na akcję w ogóle źle zrobione w tym momencie. Bardzo źle. Ja mam pytanie, wszystkie asasyny tak źle chodzą, czy ten po prostu jest gorszy od reszty? Co się odpieprza? Do Unity było dobrze, okay. No nie wiem, moim zdaniem bardzo źle się prezentuje ten asasyn. No i pokazałem wam w których momentach. Nie, po prostu ta gra nie jest kompletnie warta 300 zł, jakie oczekują. Kompletnie. Absurdalnie źle to wygląda w porównaniu do ceny, jaką trzeba zapłacić. Bo wiecie, jasne, jeżeli ta gra kosztowałaby 100 zł, to byśmy pewnie inaczej na to patrzyli. Ale jeżeli ta gra kosztuje kurna 300 ponad...